naprawdę to nie. I tak nastał dzień kolejny. W moim kamperowanie się właśnie wybudzam. W dniu kolejnym, który właśnie zaobserwujecie, ruszam na szlak długodystansowy przez następujące szczyty. Z granicy państwa przed Odrem 3 udam się do Polany Jakuszyckiej, skąd szlakiem żółtym dotrę do działu Izerskiego. Stamtąd zielonym dotrę do stacji turystycznej Orle, zielonym również odwiedzę granicę państwa nad Izerą, a później czerwonym będę kontynuował marsz poprzez Kobylową Łąkę, Halę Izerską ze stacją turystyczną Chatka Górzystów, a później niebieskim dotrę do czerwonego głównego szlaku sudeckiego, którym odwiedzę Siwe Skałki, Wysoką Kopę, a później Szklarską Drogą zejdę do Jakuszyc i wrócę na miejsce biwakowania. Doładuję sobie jeszcze telefon z UPS-a. I muszę zagotować sobie wodę do termosu. Ciekawe, czy tam się da. Ładnie jest. Będzie dobrze. Obozowisko zabezpieczone. No to ja ruszam. Dobra, wypadałoby coś nagrać. Niby tą samą trasą szedłem na poprzednich ujęciach, więc niby ją widzieliście. No ale to jest dla mnie dzień kolejny. Więc tak dalej. Ponownie podążam szlakiem żółtym. Tym razem zamierzam dotrzeć do stacji Chatka Górzystów, a z Chatki Górzystów zaatakować kolejne szczyty. No ale w Chatce Górzystów mam zamiar zrobić sobie przerwę obiadową. Pogoda, jak widać, dopisuje mi, dokucza tylko wiatr, który przeszkadza trochę w nagraniu dźwięku, ale poza tym jest dobrze. Ten iglasty las, czy raczej bór, ten iglasty bór pachnie. Jest dobrze. Będzie okazja za dnia zobaczyć niektóre miejsca, które na poprzednich wejściach nie szło obejrzeć z uwagi na brak światła. Zresztą ja sam też niewiele widziałem, więc ja chcę to zobaczyć w tym pięknym, ostrym, dopołudniowym słońcu. I'm present, but it's only on.
i z lewy. Tak jest bez zoni. Weszła iść nie zło. Tak jest bez zoni. Nagraje wody. I tak za dnia objawia się stacja turystyczna Orle. O, jakie tu muszą być srogie zimy, to ja nie wytrzymam. Ratrak, nie, to jest ten harwester, nie popieramy. Tak przy okazji natrafiłem na obelisk niewiadomego mi przeznaczenia z wielu punktów na mapie Izer odzwierciedlających nasz układ słoneczny. Czemu to służy? Nie wiem. Ja to generalnie wolno myślę. No, słońce, a dalej są kolejne stacje z kolejnymi planetami, układ słoneczny. No przecież jesteśmy w parku ciemnego nieba, gwiazdy, układ słoneczny. Kolejne stacje są przy tej drodze, przy szlaku. O właśnie. Ze stacji Orle rozchodzą się trzy drogi. Jeden żółty do Jakuszyc, zielony do granicy z Czechami i czerwony w stronę stacji Chatka Górzystów. Wczoraj gonił mnie czas. W tej części nagrania odbiję w stronę granicy czeskiej, bo jest ona bardzo urokliwa. Przebiega, jak wiecie, już przez rzekę, a na zdjęciach no, wygląda to bardzo ciekawie. Muszę to zobaczyć. Jedna bardzo ważna uwaga. Przeoczyłem wejście na szlak zielony w stronę granicy, bo nie ma szlakowskazów. Aby wejść na szlak zielony w stronę granicy i tego uroczego mostu, należy skręcić na gruntową ścieżkę przy tym posągu słońca. Jest most na Izerze, jest i Izera.